Czas może pędzić nieubłaganie, epoki mogą się zmieniać i wymieniać, a jedno pozostaje pewne, kobiety rodziły od zawsze i zawsze będą rodzić. Przed Wami zaskakująca, porywająca, napisana z rozmachem opowieść, która jest hołdem dla tych, które rodzić pomagają, czyli mówimy tu o akuszerkach, o położnych. Historia dla miłośników powieści Aubeny Grabowskiej, Elżbiety Herezińskiej, o wszystkich tych opowieściach, gdzie zwykli ludzie są opętani tą wielką historią. Hej, hej, moi drodzy, w ten spokojny marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. A potem przypomniała sobie, co kiedyś powiedziała matka, wracając z trudnego porodu. Kobiety potrzebują położnych. Prawdą jest, co powiedział Pan Jezus, że ostatni będą pierwszymi. To właśnie o nas, gdy przyjdzie potrzeba. Ano, na odwrót też bywa. Przed Wami, kochani, niezwykła powieść historyczna, porywająca, wciągająca, opowieść pisana piórem archeolożki certyfikowanej douli, czyli Sabiny Jakubowskiej. Przed Wami akuszerki, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z grupą wydawniczą Relacja. I tak jak powiedziałam, kochani, jestem absolutnie zaskoczona tą opowieścią. To niezwykła, porywająca, jeszcze raz to podkreślę, napisana z prawdziwym rozmachem, monumentalna opowieść. Miłośnicy prozy Aubeny Grabowskiej, Elżbiety Herezińskiej będą zachwyceni. Nie ma tutaj innej opcji. Zima 1885 roku, podkrakowska wieś Jadowniki w Małopolsce. 18-letnia Franciszka po bardzo ciężkim porodzie traci swoje pierwsze dziecko, ale przewrotny los w zamian daje jej życiowe powołanie. Dzięki swojej matce, miejscowej akuszerce, dostaje pracę we dworze. I ona sama teraz, Franciszka, również będzie pomagać przyjmować dzieci. Lata mijają, Franciszka zyskuje uznanie. Mówią, że ma dar. Nie wie jeszcze, że jej los jeszcze bardziej ma się wkrótce odmienić. Młoda kobieta dostaje szansę i będzie mogła szkolić swoje umiejętności w Krakowie. Rodzi się tym samym jej wielka historia. Akuszerki to jedna z tych opowieści zanurzonych w historii, opleciona ściśle historią tak bardzo, że staje się nieodmienną częścią samych losów bohaterki. Śledzimy tutaj losy Franciszki, która z prostej, zahukanej młodej dziewczyny staje się pewną siebie i swoich umiejętności kobietą. Kobietą, która wspiera i pomaga innym kobietom. Właśnie wtedy, gdy te potrzebują najbardziej jej opieki, jej czułych rąk, jej zrozumienia. Świątek, piątek, pokój, wojna, zaraza, ona musi, słuchajcie, stanąć na wysokości zadania. Nie może zawieść matek, nie może poddać się trudnościom. Co więcej, los akuszerki okazuje się wiązać nieodłącznie z prawami natury. Z nieuchronnością natury. Franciszka obserwuje bowiem nie tylko to nowe, rodzące się życie, ale także tę pełną rozpaczy śmierć. Sabina Jakubowska w swojej powieści pozwoliła czytelnikom obserwować, podglądać nawet ten najintymniejszy moment, moment narodzin. W tych nawet najbardziej skomplikowanych, no niesprzyjających okolicznościach. Swoje akuszerki wypełniła bardzo realistycznymi, naturalistycznymi nawet miejscami, opisami zarówno porodów, poronień, połogów. Czytelnik musi być tutaj gotowy na kontakt z ciałem w każdej możliwej odmianie. Ciałem niedoskonałym, który musi podejmować te nadludzkie wysiłki, by wydać na świat inne ciało. Autorka nie owija tutaj w bawełnę. Przyjmowanie porodów to jest niezwykle ciężka, fizyczna praca. To skomplikowane procesy, to także jest natura w tej najpełniejszej swojej krasie. Jednocześnie zbudowała tutaj niezwykle poruszającą, pełną czułości opowieść o kobiecie niezłomnej, która gotowa była nieść pomoc nawet w najgorszych możliwych okolicznościach. Była gotowa na to największe poświęcenie. Co więcej jeszcze, słuchajcie, jej Franciszka musi pogodzić wiedzę czerpaną latami przez jej matkę i inne kobiety, które były przed nią, z całą tą wiedzą uzyskaną w szkołach, z całą ówczesną wiedzą medyczną,
A to wcale nie jest takie proste. Jak w wiejskiej chałupie w jednej izbie, pośród mrozu, pośród chaosu, dopełnić wszystkich formalności, dopełnić tych wszystkich skomplikowanych medycznych procedur. Jak się dowiadujemy, nie można przecież od tak być akuszerką. To zawód, jak każdy inny, niesie za sobą jednak wielką odpowiedzialność. Zbyt wiele od niej zależy. Ile, kochani, w akuszerkach jest ciekawostek medycznych? Ile znajdziemy tutaj fascynujących faktów historycznych? Nie wspominając o samej fabule, o samej opowieści, o tych akuszerskich losach naszej Franciszki i bliskich jej kobiet. Sabina Jakubowska wykonała tutaj tytaniczną pracę, łącząc bardzo spójnie zarówno fikcję literacką z historią, z tą wielką światową historią, ale także tą małą, miejscową, lokalną. Wykreowała tutaj bardzo precyzyjny, bardzo ciekawy portret przełomu XIX-XX wieku. Ze znawstwem opisała tutaj również swoją własną rodzinę, inną wieś sprzed lat, doskonale oddając na kartach powieści ducha tamtej minionej epoki. Czytelnik odwiedza tutaj te chłopskie chałupy, pańskie domy, te miejskie kamienice. Podgląda tam to życie, staje się również taką przez moment nieodłączną jego częścią. Dla mnie, słuchajcie, tym samym akuszerki są niezwykłym doświadczeniem. Są również piękną literaturą piękną, piękną literaturą historyczną. To kobieca saga o kobiecości właśnie i o kobietach. Zachwycające, a nawet miejscami onieśmielająca tym ogromem wiedzy i ogromem szacunku, jaki przekazuje dalej. Jak dla mnie, akuszerki, pozycja niezapomniana, jedna z najlepszych w tym roku. A najpiękniejsze jest to, że akuszerki możecie wygrać w naszym konkursie z grupą wydawniczą Relacja, a pytanie konkursowe absolutna prościzna, chociaż może nie. Która opowieść historyczna, może być literacka, filmowa, serialowa, jest Waszą ulubioną i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem i również w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Absolutny fenomen, kochani, absolutne również zaskoczenie. Nie spodziewałam się tego, słuchajcie, po akuszerkach, że będą taką opowieścią na miarę autentycznie najwspanialszych sag. Proza Sabiny Jakubowskiej jest wciągająca, jest taka płynąca. Zanurzyłam się w niej z przyjemnością, chociaż przyznam, że te pierwsze realistyczne, naturalistyczne opisy aż po prostu wcisnęły mnie w fotel. Czyta się jednak z zachłannością, z ciekawością, z takim zaintrygowaniem. Mamy tutaj mnóstwo ciekawostek medycznych właśnie z tamtego okresu. Ten moment, kiedy Franciszka idzie na studia, idzie się uczyć i nagle musi, słuchajcie, skonfrontować swoje doświadczenia akuszerskie, takie naturalne, takie, które wyrobiła sobie poprzez swoje doświadczenie, z tym, czego się uczy, z tym, co musi jakby wkomponować w swoją pracę nagle. Okazuje się, że nie można tak sobie być akuszerką, nie można tak sobie być położną, nie można tak sobie pomagać kobietom na wsi, jak robiła to jej matka, czy kobiety przed nią. To wszystko musi być, słuchajcie, usystematyzowane, sformalizowane. Mamy tutaj przełom, tak jak powiedziałam, XIX-XX wiek. To jest niesamowite, bo nagle powstaje taka konfrontacja dwóch zupełnie odmiennych sobie światów. Jak widzicie, z tą powieścią łączy się moc ekscytacji, moc emocji, no bo taka jest właśnie ta historia. No i taka jest również sama Franciszka, niezwykła, niezwykła, tym bardziej, że w ogóle kobiety opisane tutaj są inspirowane prawdziwymi postaciami. Ja wiem, kochani, powieść może wydawać się opętańczo grubaśna, ale słuchajcie, czytała się ją tak, że no w ogóle ta grubaśność przeleciała hop siup i już był koniec. A szkoda, słuchajcie, mam nadzieję, że Sabina Jakubowska już zaraz zabierze się za pisanie kolejnej powieści. No powieść historyczna, właśnie saga kobieca o kobiecości, również o życiu wiejskim, o portrecie tamtej epoki, również pod względem medycznym, okazała się być tutaj strzałem w dziesiątkę. Tak jak powiedziałam, dla miłośników prozy Aubeny Grabowskiej, Elżbiety Herezińskiej. Mam nadzieję, że i Was zachwyci i przyciągnie. Mam nadzieję, że nie odstraszą Was też właśnie te realistyczne, naturalistyczne opisy. To one są tutaj również taką wisienką na torcie, bo nagle to wszystko widzimy. Widzimy, że to jest kawałek świata, kawałek natury. Możecie sobie również, słuchajcie, poczytać o akuszerkach na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!
A jeśli mówimy o kobietach, to mam dla Was tutaj niezwykłe książki pisane przez kobiety, ale nie tylko o kobietach i nie tylko dla kobiet. Zaglądajcie, absolutnie uniwersalny filmik tak naprawdę. Jeśli jesteście nowi, to witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. Bawcie się tutaj dobrze, możecie subskrybować ten kanał, łapki w górę. Do zobaczenia!